Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Dedus Events. Mamy drugie święto, więc możemy trochę pogadać. Mam chwilę, żeby z wami pogadać. Zrobimy sobie Q&A. Znowu nie wiem, który. 28 chyba. Nie pytajcie mnie o tą liczbę. Ja zawsze, wtedy kiedy mam ją pamiętać, to zawsze ją zapominam. Tak, życzę wam wesołych świąt. Jeszcze są święta. Jeszcze jest drugie święto, więc jeszcze mogę wam życzyć wesołych świąt. Miałem tutaj parę komentarzy od was też związanych ze świętami. To może trochę zmienię dzisiaj kolejność i przeczytam najpierw te kilka komentarzy dotyczące świąt. Tak poza tym, co tutaj u mnie słychać? Kurczę, słuchajcie, walnąłem się w głowę, nie? I to tak, że nie pamiętam, jak to się stało. Teraz mnie napiernicza, kurczę, no mnie tak napiernicza, że jak to mnie nie przestanie boleć, to ja będę musiał chyba się na pogotowie wybrać albo coś, bo kurde, no chyba jeszcze się tak nie walnąłem nigdy. Wiadomo, no każdemu się zdarzy walnąć się w głowę z różnych powodów i mocno, nieraz nawet, ale kurczę, tak mocno jak teraz to sobie jeszcze nie walnąłem. I właśnie za bardzo nie potrafię sobie przypomnieć, jak to się stało, a kurczę, boli, jak nie wiem, taka sytuacja, to tyle, co się dzieje w święta. Tak, rozkręciłem tego Behringera. Czekajcie, może spróbuję wam pokazać. O. Rozkręciłem tego Behringera. Oczywiście spalony wzmacniacz. No to już jest porozkręcany, tutaj nie chcę tego wysypać. Także no, po świętach dopiero będę mógł wam o tym filmik zrobić. No to co do tej pory to już jest nagrane, ale no nie jest jeszcze dokończone. Czekam na części, bo tutaj są niedostępne, nawet TME nie ma tych części, to jest dopiero sketch. Tam słyszycie psa, jeżeli tutaj słyszycie jakieś mruczenie co chwilę, to jest pies. Nawet w TME nie ma tych części, więc ciekawe, co to będzie z tym Behringerem, no ale będę próbował. Zobaczymy, może się uda to zrobić. Jeszcze zanim przejdę do komentarzy, chciałem wam przypomnieć, bo mówiłem już o tym kiedyś, że nie usuwam komentarzy, chyba że naprawdę wyjątkowa sytuacja. I tak sobie policzyłem, że ta wyjątkowa sytuacja teraz miała miejsce czwarty raz przez całe istnienie mojego kanału. Już wam kiedyś mówiłem, że czytam wszystkie, nie usuwam tak, o, bo mi się po prostu nie podoba, to sobie usunę. Nie, nie robię czegoś takiego, tylko naprawdę w jakichś krytycznych sytuacjach to usuwam. Zresztą już wam mówiłem kiedyś o dwóch takich przypadkach. Raz usunąłem komentarze Piotrka, no bo zaczął takie rzeczy pisać, że stwierdziłem, że no nie, musiałem usunąć. Jednego jeszcze użytkownika też usunąłem, ale to po konsultacji z nim. To on sam mówił, dobra, usuń i okej. Okay. Także to w ogóle to było w porozumieniu z tym kimś, kto to napisał, także on o tym wiedział. Sam powiedział, dobra, usuń i nie ma sprawy. To był drugi raz. Trzeci raz to tutaj Mustang i ja, ale to też się dogadaliśmy. Tutaj Mustang miał jedno pytanie, ale to sobie odpowiedzieliśmy na to na priv, a stwierdziłem, że tutaj jakiegoś tam tematu może lepiej nie poruszać, więc to usunąłem, ale to też Mustang i ja o tym wie i mówił, że jak najbardziej wszystko ok. To był trzeci raz, no i teraz czwarty raz, kiedy stwierdziłem, że muszę usunąć komentarz, to nawet nie wiem już, kto to napisał, ale ktoś mi tutaj zaczął wypisywać, że nie można czteroomowej kolumny podłączyć do wzmacniacza, bo kurczę, ja nawet nie potrafię już tego powtórzyć. Chodziło o to, jak podłączyłem kolumnę LDM 1200 W do wzmacniacza, no to on, że nie można podłączyć kolumny 1200 W czteroomowej do wzmacniacza, bo będzie 400-500 W RMS. Nie wiem skąd w ogóle brał te liczby, bo będzie 400-500 W RMS, a to będzie wzmacniacz chciał dać 12 kW, a że 4 ohmy to 24 kW i że to się będzie strasznie grzało. Mówię, nie. Czytałem to chyba z 5 razy, bo mówię, może ja czegoś nie rozumiem, może ja czegoś nie wiem, ale nie, no to były takie brednie, że no po prostu szkoda gadać. I mówię, no dobra, dam szansę temu komuś i zadałem mu pytanie, skąd wziął te liczby? Skąd mu się wzięło, że będzie 400-500 W RMS, a dlaczego nie na przykład 600, albo dlaczego nie 350? Takie mu zadałem pytanie. Skąd mu się wzięło te 12 kW? A dlaczego nie 13? Albo może 10,5? Mówię, no niech się wykaże, niech napisze skąd to wziął. Albo te 24 to już w ogóle. A może 25? A czemu nie 35? A czemu nie 15? I co to znaczy, że się będzie strasznie grzał? To ile to będzie? To będzie 30 stopni? Czy może 130? Takie mu zadałem pytanie. I czy to obliczył? Czy zmierzył? Czy tak mu się tylko wydaje?
No nic nie odpisał. Czekałem dzień czy dwa chyba dni, no nic nie odpisał. Wiadomo, że nic nie odpisał. Nie da się wytłumaczyć, skąd wziął jakieś kurcze kilowaty, skąd mu to się wzięło, albo że nie można czteroomowej kolumny 1200 W podłączyć do wzmacniacza, bo będzie 400-500. No totalne brednie. Mówię, no nie mogłem już na to patrzeć. Po prostu nie mogłem już na to patrzeć. Wywaliłem ten komentarz. Nie robię takich rzeczy, nie wywalam z reguły komentarzy, czy one są miłe, czy niemiłe. Raczej 99% komentarzy jest miłych i fajnych, także spoko. Czasem się trafi ktoś, kto przyjdzie po prostu jakieś swoje tutaj żale wylać, ale to powiedzmy, że no, każdy może robić co chce, no i jak ktoś chce wylewać jakieś swoje żale, no to też niech sobie wylewa, no mam to gdzieś, ale jak ktoś pisze no takie bzdury, że no. Próbowałem, naprawdę. Próbowałem kilka razy to przeczytać, bo mówię, może czegoś nie rozumiem, może przeczytam parę razy, może zrozumiem coś. No nie, niestety. Dałem mu szansę wytłumaczyć, o co mu w tym chodziło, nie wytłumaczył, więc no nie, mówię, nie mogę na to dłużej patrzeć. Zrobiłem wyjątek, usunąłem ten komentarz, bo mówię, no gdzie takie pierdoły? No kurczę, no to były totalne brednie. Nie wiem skąd to się wzięło. Też wiem, że przychodzą tutaj też oglądać, no powiedzmy, ludzie, którzy chcą trochę się dowiedzieć różnych rzeczy, no poznać może jakieś tam ciekawostki o sprzęcie, których powiedzmy, że no nie wiedzą. No i teraz zaczną czytać takie pierdoły. Byłoby źle, tak? No bo po co kogoś wprowadzać w błąd jakimiś liczbami, co ktoś sobie wymyślił, co w ogóle nawet on sam nie wie skąd je wziął. Totalnie odleciał po prostu ten ktoś, więc stwierdziłem, że no nie ma sensu, żeby kogokolwiek tutaj wprowadzać w błąd. I żeby zmuszać innych do czytania takich bredni, więc po prostu usunąłem to. No i tyle. To tak chciałem wam powiedzieć, wytłumaczyć, że dopiero czwarty raz w moim życiu zdecydowałem się na usunięcie komentarza. W tej chwili, jak ja to nagrywam, jest 12:39, no to już połowa drugiego święta za nami i zaraz będzie po świętach. Dobra, przeczytam jeszcze tutaj te kilka komentarzy tutaj z tych. Powiedzmy, które tutaj napisaliście w czasie świąt, i później już przejdziemy do tego momentu, gdzie skończyliśmy ostatnio i spróbujemy chwilę pogadać. Zobaczymy, ile nam się tutaj uda pogadać. Także zapraszam do oglądania. Więc tak, tutaj Dekitek dosłownie 15 minut temu napisał pierwszy. Tutaj pod filmikiem, który dzisiaj wrzuciłem, Dzień Dziecka w kijach, no to Dekitek, super, że ci się tak udało. Byłeś pierwszy, nadal jesteś pierwszy, bo nikt więcej jeszcze nie napisał pod tym filmikiem, także trzymaj się, pozdrawiam. Następny tutaj komentarz napisał DJ Mati 20 godzin temu. Tutaj jest jakiś link od DJ Mati i wiesz co, ja nie będę teraz wchodził w ten link, no bo nie przedłużajmy tego filmiku. Spróbuję poodpowiadać na komentarze, a w link to sobie wejdę może raz, jak będę miał chwilę wolną i nie zapomnę o tym, to sobie wejdę w ten link. Tutaj DJ Mati napisał kolejny komentarz, jakie to są głowy. Wiesz co, no teraz to nie wiem, o czym mówisz, także powiedzmy, że no też na to jakoś no nie odpowiem, no bo musiałbym sobie zobaczyć, wejść w tamten filmik i bo tutaj wygrzebałeś gdzieś jakiś stary filmik sprzed roku i teraz nie wiem o jakie ci tam głowy chodzi. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz tutaj napisał Dekitek. Trzeci, wesołych świąt dla wszystkich. Dzięki Dekitek, tobie również życzę wesołych świąt. Jeszcze są święta, jeszcze trwa drugie święto, więc jeszcze mogę ci życzyć również wesołych świąt. Pozdrawiam. Następny komentarz napisał DJ Mati. To z tej samej krakowskiej dyskoteki co MPX 600. Ja tutaj już odpisałem, że to nie moje, więc nie wiem, ale wątpię, bo MPX 600 kupiłem już 10 lat temu i teraz te MPX 600 mam doprowadzone do idealnego stanu. One są jak nowe. Tak, dla tych, którzy nie wiedzą, no to możecie sobie zobaczyć. Ja pokazywałem filmik o wzmacniaczach JBL. 300 miałem nówkę. Tego 1200 miałem używanego, ale był w idealnym stanie. Nadal jest, myślę, że w idealnym stanie. A 600, no to tak jak mówiłem w tamtym filmiku, dwie sztuki kupiłem w jednej z krakowskich dyskotek. W zasadzie uratowałem je przed marnym losem, można powiedzieć, ale udało się je wyczyścić, doprowadzić do porządku, wymienić praktycznie wszystkie elementy i te MPX 600 są idealne, jak nowe, dosłownie tak, jakbyście je teraz wzięli z fabryki. Tak one teraz wyglądają. A ja je kupiłem 10 lat temu i one sobie leżały przez, no, 7 lat sobie leżały, zanim je zacząłem robić. No i no, 3 lata temu, nie? Cały grudzień mi to zajęło. Cały grudzień 3 lata temu poświęciłem na zrobienie tych dwóch
wzmacniaczy MPX600, tak jak już to tłumaczyłem w tamtym filmie, coś, co się zupełnie no, nie opłaca, no bo same części wyszły bardzo drogo, no i miesiąc roboty, jak ja bym policzył komuś miesiąc roboty, to wiadomo, że to się nie opłaca, to lepiej kupić nowy wzmacniacz, więc to jedynie dla siebie opłaca się coś takiego robić. To tyle odnośnie MPX600, więc wątpię, żeby tamte głowy były również z tamtej krakowskiej dyskoteki, bo głowy to był temat bieżący, a MPX-y sobie leżały u mnie i czekały, aż będę miał czas i aż będę w stanie poświęcić cały miesiąc na to, żeby je zrobić. Ale zrobiłem i są. Także wszystko git. Tutaj następny komentarz napisał Johnny656. Może pan powiedzieć, ile wat mają te głowy, co pan używa? Tutaj już odpisałem, że to są głowy 5R, czyli 200 W. Następny komentarz napisał Arfeku. Nie wiem, czy to dobrze czytam. Arfeku8690. Wesołych. Również wesołych świąt, trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Krzychu1232. Wesołych świąt, ja już się nie mogę doczekać, aż przyjadą płyty OSB i zrobię atrapy JBL JRX125 do moich głośników. No proszę, tobie również życzę wesołych świąt. Czyli co, będziesz sobie robił samemu coś na wzór JRX125, tak? Wiesz co, z tego co ja widziałem, JRX125 nieraz da się trafić no, w tak okazyjnej cenie, że nie wiem, czy ci się będzie opłacało z tych płyt je robić samemu. I mogłoby się okazać, że ci to wyjdzie w tej samej cenie, bo czasami wiesz, jakieś, nie wiem, popalone czy coś byś kupił i byś sobie głośniki, bo rozumiem, że głośniki masz, tak? Z tego twojego komentarza rozumiem, że masz już głośniki i teraz chcesz sobie zrobić, jak przyjadą ci te płyty OSB, to chcesz sobie zrobić z tych płyt obudowy po prostu, coś na wzór JRX125, żeby wsadzić tam głośniki. Więc jeżeli głośniki masz, to czasem, no zobacz sobie, czasami się mogą trafić same obudowy albo uszkodzone takie kolumny i wiesz, głośniki byś sobie wkręcił te swoje, miałbyś już gotowe, no nie musiałbyś robić. Ale jak coś, to kurczę, ja bym chętnie nawet zobaczył, jak ci to tam wyjdzie. Ale czy z płyty OSB, wiesz co, no ze sklejki się raczej robi, nie? Wiesz, jakieś te tańsze kolumny, no to są zrobione albo z OSB, albo z wiórowej nawet, ale raczej profesjonalnego sprzętu się w ten sposób nie robi. Zawsze profesjonalny sprzęt jest ze sklejki. Różne to grubości się dobiera, to już tam mniejsza o grubość, powiedzmy. I ilość tych warstw tej sklejki, no to też powiedzmy, że tam no nie ma aż takiego większego znaczenia, ale raczej profesjonalne kolumny to jest sklejka. A OSB, no to jest trochę już mniej profesjonalna, a wiórówka, no to już całkiem tak wiesz, no da się zrobić, ale no nie powinno się, nie? Ale no chętnie zobaczę, jak będziesz miał gotowe, no to gdzieś tam jakąś fotkę podrzuć. To chętnie sobie zobaczę, jak to ci tam wyjdzie. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Wojciech Jacewicz 1557. Bardzo dobry film, restauracja bardzo mała, ciasna, na pewno było ciężko sprzęt rozstawić, ale widać, wszystko się udało. No tak, udało się. Powiem szczerze, nie takie rzeczy się robiło, bo następnego dnia, to 2 dni temu był ten komentarz i ten filmik, ale następnego dnia było w jeszcze mniejszej, to już na pewno też widziałeś, było w jeszcze mniejszej restauracji i też się udało, także no. Różne się miejsca trafiają, no i trzeba sobie jakoś poradzić. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Kajetan Kajtku. Kolejny super odcinek. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Dzięki, Kajetan Kajtku. Tobie również życzę wesołych świąt, póki jeszcze trwają. Mam nadzieję, że uda mi się ten filmik jeszcze dzisiaj wrzucić, póki jeszcze są święta. Także również wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Pozdrawiam. Następny komentarz napisał DJ Mati, pierwszy. Ja tu odpisałem, haha, dzisiaj mam was na oku, raczej drugi. Napisałem tak, ponieważ tym razem Dekitek był pierwszy. Zaraz przejdziemy do jego komentarza. Tutaj DJ Mati odpisał, a bo mi się komentarz Dekitka nie wyświetlił. A wesołych świąt. Również wesołych świąt. Trzymaj się, pozdrawiam. No i tu jest ten komentarz Dekitka. Dekitek tutaj napisał pierwszy. Tak, Dekitek był pierwszy pod tym filmikiem. DJ Mati widocznie pisał zaraz po tym, jak napisał Dekitek i jeszcze mu się nie zdążyło odświeżyć i wyświetlić, że Dekitek był pierwszy. Tak, ja tutaj Dekitkowi odpisałem, kurde, sekundę temu dodałem i Dekitek odpisał, hehe. Tak, dosłownie tuż po tym, jak wrzuciłem filmik, Dekitek od razu napisał komentarz, że jest pierwszy.
Tutaj jest jeszcze jeden komentarz The Kidka pod wcześniejszym jeszcze filmikiem. Co ile czasu zmieniasz baterię w tych mikrofonach Sony? Kiedy Q&A? Ja tutaj odpisałem, że bardzo rzadko, bo dobre baterie alkaliczne starczają na 6 do 8 godzin ciągłej pracy w tych mikrofonach Sony. Więc jeśli robię nagłośnienia, no to starcza na jeden dzień, no bo czasami jest tak, że ten mikrofon cały czas jest na scenie włączony, no i wiadomo, że on wtedy sobie te 6 czy 8 godzin popracuje, no i baterie są do wymiany, czyli w przypadku takich nagłośnień, gdzie on chodzi cały czas, no to starczy na jeden dzień, więc i tak całkiem spoko, nie trzeba w trakcie gdzieś tam tych baterii wymieniać. I tutaj napisałem jeszcze, a jeśli tylko jako DJ, tak, więc jeżeli używam do takiego użytku dla siebie na imprezach, żeby trochę pogadać, no to starcza mi taka bateria nawet na pół roku. Tutaj Dekitek odpisał, o kurde, a to są 9V czy AA? Ja tutaj odpisałem, że AA, bo w profesjonalnym sprzęcie 9V się nie stosuje. 9V to mieliśmy w technikum w sprzęcie IMG, czy tam IMG Stage Line. To, ale to była tandeta. Rany, jak ja nie cierpię tam tych mikrofonów. Jak ja sobie przypomnę, jak te mikrofony fatalnie działały, to IMG w ogóle nigdy nikomu nie polecę sprzętu IMG. Jedynie skrzynia była dobra, ale to już ktoś jeszcze pytał, bo czytałem te komentarze wcześniej. Ktoś jeszcze tam też pytał o te IMG, które miałem na zdjęciu z technikum. Ktoś wypatrzył, nie wiem, chyba DJ Mati to wyczaił. To może jeszcze też, jak tam dojedziemy do tamtego komentarza, to może trochę więcej o tym IMG opowiem, ale jedynie skrzynia była dobra. Ta skrzynia rakowa, gdzie były powkręcane te sprzęty, no to skrzynia też była IMG. To jedynie ta skrzynia była dobra, była mocna, sztywna i fajna, ale sprzęt to był fatalny. I kolumny beznadziejne, i mikrofony to już w ogóle tandeta. Zrywały, one nie miały w ogóle syntezy, tylko nie wiem, one były chyba tylko na kwarcu, takie najprostsze. No i na baterię 9V. Fatalne rozwiązanie, to tutaj Sony to jest w ogóle coś pięknego, to co robi Sony. Zresztą o Sony już też gdzieś był jeden komentarz, sobie pisaliśmy, że Sony Pro to są w ogóle takie sprzęty, że to się w głowie nie mieści. To jest mega profeska i nie wiem, czy jakakolwiek inna firma jest w stanie to przebić. Także pod tym względem to naprawdę Sony tutaj to jest mistrzostwo, nie? I ja wiem, że Sony w większości, zwłaszcza w Polsce, no to Sony kojarzy się ze sprzętem takim do codziennego użytku. Czyli jakieś telewizory, nawet jeżeli mikrofony, to też zabawki, bo Sony właśnie jest taką firmą, która produkuje od takich najzwyklejszych, najprostszych urządzeń do codziennego użytku, przez nawet zabawki, jakieś mikrofony takie typowo zabawkowe, zataniochy, od takich prostych po prostu sprzętów dla klientów nieprofesjonalnych, po właśnie sprzęty mega, mega profesjonalne, zwłaszcza te, które są przeznaczone na rynek komercyjny, gdzieś tam dla telewizji, dla naprawdę profesjonalnych nagłośnień czy dla transmisji. To jest coś nie do opisania, jak profesjonalne sprzęty ma w ofercie Sony. Ale ta Sony Pro, nie Sony taka z tymi sprzętami do codziennego użytku, tylko Sony Pro. To jest niesamowite po prostu. No, to tyle. Może jeszcze o Sony pogadamy przy innej okazji, albo sobie przejrzymy jakieś katalogi. To normalnie ja, jak nieraz przeglądam te sprzęty do broadcastingu i takich różnych rzeczy, to mam oczy jak 5 złotych, bo to jest niesamowite, jakie profesjonalne sprzęty robi Sony. Gdzie, mówię, w Polsce to się raczej za bardzo nie kojarzy, bo w Polsce nagłośnienia, no to się raczej kojarzy, mikrofony to najczęściej są szury jakieś, tak. Myślę, że ze względu na ceny, bo ceny też są zabójcze, tak. Jak na ceny się spojrzy, to też się ma oczy jak 5 zł. Więc myślę, że chyba głównie z powodu cen w Polsce Sony jest jakoś, tak powiedzmy, mniej znane. Mówię o Sony Pro, tak, bo telewizor Sony, no to wiadomo, no to w co drugim domu jest telewizor Sony, nie? Ale to nie o tym mówimy. Mówimy o sprzęcie profesjonalnym. Dobra, następny komentarz napisał Wojciech Jacewicz 1557. Bardzo dobry film. Sala bardzo mała. Widać, że nawet sprzęt trzeba inaczej ustawić. Tak, ja tutaj odpisałem, że spokojnie, tam akurat, bo tutaj to było odnośnie Wielichowa. Tak, to było odnośnie Wielichowa, gdzie grałem na małej sali.
gdzie najczęściej byłem na dużej, a tu akurat się trafiło na małej sali i ja napisałem, że to jest jak najbardziej ok, że tutaj MDS mogę polecić zarówno małą, jak i dużą salę. Po prostu jest tam fajnie. I tutaj napisałem, że na następny dzień będzie jeszcze mniejsza pokazana. No i to już było przed chwilą, o tym mówiliśmy. Także spoko, ale akurat tam w Wielichowie, no to czy duża sala, czy mała, to jest i tak fajnie. A to, że ja sobie swoje stanowisko ustawiłem obok, a światła obok, to jakby no mi to w niczym nie przeszkadzało, nie? Także pod tym względem spoko, trzymaj się, pozdrawiam. I tutaj już jest chyba koniec tych świątecznych komentarzy. Trzy ostatnie dni przeczytałem. Przechodzę do tego momentu, gdzie skończyliśmy ostatnio. Okej, a więc zaczynamy już teraz ten 29. Q&A, tak jak to powinno być, czyli od miejsca, w którym skończyliśmy ostatnio. DJ Mati napisał komentarz: ja mam. Nie mam pojęcia, DJ Mati, o co ci chodziło, bo skąd ja mam wiedzieć, o co ci tutaj chodziło? Ja mam. No dobra, no okej, masz. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Tinia6334. Hej, wymieniałem świece w 3,5 litra i po złożeniu kolektora czuję na zimnym zapach benzyny oraz szarpanie na wolnych obrotach, szczególnie po lekkim naciśnięciu pedału gazu. Nie wchodzi na obroty, ale gaśnie. Słychać też pod kolektorem syk powietrza. Po dodaniu gazu im więcej, tym głośniejsze syczenie. Nie wiem, czy to normalne. Uszczelki na kolektorze dolotowym nie wymieniałem, gdyż podobno są wielorazowego użytku. Może rozkręcić i dać silikon wokół? Już sam nie wiem, co to za problem. Ja tutaj odpisałem: nie dawaj silikonu, ale koniecznie rozkręć i wszystko sprawdź, bo coś musiałeś zrobić nie tak. Może przyskrzyniłeś jakiś kabel i kolektor nie dolega, bo opiera się na kablu i masz nieszczelność. Sprawdź też uszczelkę, bo to, że jest wielorazowa, to nie znaczy, że wieczna. Jeśli jest już płaska, to do wymiany, a nie silikon. Tak tutaj odpisałem i tutaj Tinia6334 odpisał: dzięki, trzeba będzie tak zrobić. A sonda Lambda może dawać taki objaw. W sterowniku gazu pokazuje napięcie 3,5 V. Dziwne jest to, że zaraz po skręceniu kolektora silnik pracował idealnie, z czasem coraz większe szarpania na zimnym. Ja tutaj odpisałem, że to nie będzie sonda, nawet jeżeli odczyt z niej jest nieprawidłowy, bo sam napisałeś, że syczy, więc jest nieprawidłowa ilość powietrza i to odczyt z sondy może być zły, ale jej wymiana nic nie da, bo jak jest zła ilość powietrza, to nawet z nowej sondy będzie zły odczyt. Napraw nieszczelność i jak powietrze będzie w dobrej ilości, to i odczyt z sondy wróci do normy. Tutaj TinYap napisał: dzięki. Często ludzi wprowadza w błąd to, że wychodzi wtedy błąd sondy. Tylko że to nie jest błąd spowodowany awarią tej sondy, tylko ona odczytuje nieprawidłowe wartości, dlatego że ten skład spalin jest nieprawidłowy przez to, że jest za duża ilość powietrza. I wtedy ten odczyt sondy wiadomo, że będzie nieprawidłowy, bo jeżeli on ma się mieścić w takich i takich granicach, a jeżeli leci za dużo powietrza, no to te spaliny nie są w takich granicach i potem ten odczyt jest zupełnie inny. I można by powiedzieć: o, sonda się spierniczyła, bo zły jest odczyt. Wymieniacie sondę na nową, a on dalej jest zły. Bo to nie jest wina sondy, tylko wina tego, że te spaliny mieszczą się poza normą. Jak naprawisz nieszczelność i spaliny znowu będą w normie, to i odczyt sondy będzie w normie. Okej, trzymaj się, pozdrawiam. Myślę, że udało ci się już to zrobić. Następny komentarz napisał DJ Mati. Trochę inaczej, głowy na czterech kratach. Tak, jak no, trzeba postawić na czterech, no to wtedy troszkę to inaczej wygląda, ale dawno tak nie robiłem. Tam były jeszcze głowy 575. Tamtych już nie mam. Tamte zabrał Dominik. Wiem, że on już też ich nie ma, także głowy 575 już pojechały w świat daleki i już nie będę mógł zrobić dokładnie tak samo, jak widzisz w tamtym filmiku. Jedynie mógłbym użyć tamte 250, które tam widzisz, no i reszta to już by musiały być VisiBeam 5R, bo 575 już nie mam. Trzymaj się, pozdrawiam. O, tutaj jeszcze jest następny komentarz od DJ Mati. DJ Mati napisał: nie wiadomo.
No ja też nie wiem, o co ci tutaj chodziło, nie mam pojęcia. No ty sobie napisałeś na coś wyrwane z kontekstu, sobie rzuciłeś odpowiedź, nie wiadomo, ale nie mam pojęcia, o co ci tutaj chodziło i czego to dotyczyło, więc jak wrzucasz takie komentarze gdzieś tam, odpowiadając na coś wycięte gdzieś tam z kontekstu, no to ja nie jestem w stanie już rozszyfrować, o czym ty tutaj mówiłeś. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał. Cała Ewelina AP6660. To było polsko-ukraińskie wesele? Tak, to było polsko-ukraińskie wesele. Widzę, że ten komentarz jest edytowany, bo jeszcze wcześniej pytałaś, czy znam ukraiński. Nie, nie znam ukraińskiego. Wszystko odbyło się tutaj w języku polskim. Aczkolwiek to byli ludzie nie tacy, którzy przybyli do Polski teraz jakoś niedawno, tylko to byli Ukraińcy, którzy tutaj mieszkają już ponad 10 lat i dla nich język polski nie stanowił problemu. No, taka sytuacja. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Dekitek 2667. Dzięki za film w weekend. Spoko, trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Aleksander Poliszuk. Jakie światła polecasz na początek? Dwie sztuki do 300 zł z jakimiś efektami. My już sobie tutaj popisaliśmy na privie na ten temat, więc nie wiem, czy sobie wybrałeś tamte, o których rozmawialiśmy, czy nie, i jak tam się te sprawy potoczyły, ale no skoro my już sobie tutaj wszystko odnośnie tego komentarza, wszystko sobie wyjaśniliśmy, więc no nie będę tego teraz drugi raz poruszał, żeby nie przedłużać, także trzymaj się. O, tutaj jeszcze jeden jest komentarz od Aleksander Poliszuk. Pierwszy. Ja odpisałem Git Malina. Git Malina, trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał DJ Mati, drugi. Ja odpisałem gitara. Okej, DJ Mati, trzymaj się, również pozdrawiam. O, jest jeszcze jeden komentarz od DJ Mati. Nie trzy sekretarki, trzy Grety. Ja tutaj odpisałem trzy Grety, tego by świat nie udźwignął. No, taka jest prawda. Jedna Greta robi wystarczająco dużo zamieszania. Trzymaj się. Pozdrawiam. Następny komentarz napisał znowu DJ Mati, Range Rover. Ja tutaj wrzuciłem znak zapytania, bo nie mam pojęcia, o co chodziło. O, tutaj DJ Mati odpisał, chodzi o skrzynię biegów. I ja napisałem, Fiat Fremont jeszcze. Tak, to teraz już wiemy, o co chodzi. Chodziło o to, w jakich samochodach jeszcze można spotkać skrzynię 62TE. Czy w Range Roverze, tego nie wiem. W Fiacie Fremont na pewno. No, ale to już rozmawialiśmy na ten temat. Trzymaj się. Pozdrawiam. Następny komentarz. O, też DJ Matias się rozpisał tutaj. Kolumna z dwoma 15-calowymi. To odwrotka. Nie, nie wiem. To jest jakaś bzdura, co tutaj mówisz. Chyba nie wiesz, jak wygląda odwrotka. Zobacz sobie teraz, ci tutaj wrzucam, jak wygląda odwrotka. A kolumna z dwoma 15-calowymi to normalna kolumna z dwoma 15-calowymi. Nie wiem, skąd ci się wzięło, że jak są dwa 15-calowe głośniki, to odwrotka. Nic bardziej mylnego. Nieważne, czy są dwa głośniki, czy jeden, odwrotka wygląda tak. No a kolumna, czy to z jednym, czy z dwoma głośnikami 15-calowymi, czy nieważne ilocalowymi, to po prostu kolumna, tak? I jeszcze raz na koniec, odwrotka wygląda tak. To tyle. Trzymaj się, pozdrawiam. O, znowu DJ Mati napisał. A jak pod każdą kratę z oświetleniem DMX podłączyłeś? Ja odpisałem, że tam był bezprzewodowo. Tutaj DJ Mati odpisał, ale przez dimmery. To nieważne, bo po prostu w tych dimmerach były odbiorniki bezprzewodowe. Równie dobrze te odbiorniki mogły się znajdować w jakiejkolwiek lampie, głowie, czy nawet w stroboskopie i to by działało tak samo. Także DMX tam doprowadziłem bezprzewodowo. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Krystian Petryk 3018. Dzień dobry, panie Marku. W tym miesiącu przeszedłem na końcówki Neutrik z kablem scenicznym. Lutował mi kolega, co jest elektrykiem, zna się na tym i jestem z tego kabla i końcówek zadowolony i używam do oświetlenia jak i kolumn aktywnych. Pozdrawiam. Tak jak już mówiłem, Neutrik to jest chyba najlepsza firma, jeżeli chodzi o wtyczki. No tutaj Neutrik nie ma sobie równych. Są praktycznie najlepsze, nawet jacki. No to też, no jedyne co można polecić, no to Neutrik, tak? No niestety są dużo droższe, bo nieraz jest tak, że w miejsce jednej wtyczki można by było kupić 5 chińskich, ale myślę, że warto kupić sobie te wtyczki raz a dobrze i mieć święty spokój, także nie dziwię się, że jesteś zadowolony, cieszę się, że ci to fajnie działa, także trzymaj się, pozdrawiam.
Następny komentarz napisał DJ Mati. Pierwszy, odpisałem git. Następny komentarz napisał Kajetan Kajtku. Tutaj pod filmem Q&A 23 odnośnie 22 minuty 25 sekundy. Ja jakoś pół roku temu w mojej byłej szkole podstawowej sprzątałem sam cały sprzęt na dużej sali, bo reszta poszła na festyn z przedszkola, bo wcześniej było jakieś przedstawienie i według mnie bardzo dobrze się sprząta sprzęt samemu i w ciszy. Tak, ja też tak uważam, jak nikt nie przeszkadza, to idzie najlepiej i najsprawniej. I nic nie pomylisz, nic nie zapomnisz i wszystko idzie super. A tak jak ktoś się cały czas kręci, ktoś łazi, przeszkadza, no to trzeba zwracać uwagę na tego kogoś no i potem to nie idzie tak sprawnie. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz znowu napisał Kajetan Kajtku. Panie Marku, mam takie pytanko, czy jest pan uczulony na disco polo, bo mnie znajomy dźwiękowiec zaraził. Nie wiem, czy cię zaraził disco polo, czy cię zaraził uczuleniem na disco polo. Ja nie, ja lubiłem zawsze disco polo. Od najmłodszych lat gdzieś tam się można powiedzieć wychowałem na disco polo, także spoko. Mi disco polo nigdy nie przeszkadzało, nigdy nie byłem uczulony na disco polo. Też nie wiem, co rozumiesz pod pojęciem uczulony na disco polo. Czy chodzi ci o to, że uczulony w sensie, że o nie, disco polo to nie, nie, wstyd, nie, disco polo, nie? Czy uczulony w tym sensie, że o tak, disco polo to ja słucham zawsze i wszędzie. Nie wiem, w każdym razie ja nie mam nic przeciwko disco polo. Ostatnio w ogóle mało słucham. Jak tutaj jestem na przykład na warsztacie, to albo mam włączony YouTube, tak jak mówiłem już chyba w którymś komentarzu wcześniej, we wcześniejszych Q&A, albo mam tu włączony YouTube, jakieś fajne kanały, które lubię, albo mam włączone tutaj radio, czy to polskie, czy to z Buenos Aires. Jeżeli nie jest to YouTube, to jest to radio, a nie włączam sobie sam, a kiedyś lubiłem słuchać disco polo. Jak chodziłem do technikum na przykład, to bardzo dużo siedziałem sobie, dużo czasu spędzałem przy komputerze, słuchawki i disco polo lubiłem sobie posłuchać. Także no, a nawet słuchałem radia internetowe. Kiedyś było takie radio, nie wiem czy jeszcze istnieje, IRN, internetowe radio Nasielsk. Tam leciało dużo disco polo. Jeszcze leciało takie radio. Co w ogóle to prowadziła Roma z Berlina. Ej, zapomniałem. No FTB! Tak, nie. Disco Party chyba. Disco Party? To kiedyś lubiłem, ale to ojej, ponad 10 lat temu. Tak, ale FTB na pewno, kanał Disco Polo, bo wiem, że tam FTB później miało też wiele kanałów, ale ten disco polowy to był fajny. Tam Neo kiedyś był, no właśnie Roma, aczkolwiek Roma to nie wiem, gdzieś ją później wcięło, nie wiem, już nie pamiętam o co tam chodziło. Neo chyba też później zniknął. Jeszcze był chyba Major, jeszcze była Olcia chyba, Sebastian. O kurczę, już nie, ciężko sobie przypomnieć, ale dawno nie słuchałem. Dawno nie słuchałem, nawet nie wiem czy te radia jeszcze istnieją, ale lubiłem kiedyś sobie disco polo posłuchać. No teraz ostatnio to mówię, nie mam czasu ani chęci, żeby samemu sobie coś włączać, dlatego albo sobie włączam radio z normalnego FM-a. No to jeżeli z normalnego FM-a, no to najczęściej to jest chyba RMF. No powiedzmy, że tutaj Radio Poznań, no to też się słuchało tego dużo, ale no Radio Poznań to nieraz potrafi tak zasmęcić, że jak nie masz 70 lat, to się zanudzisz. No, Radio Zielona Góra to jest Radio Zachód. No to też tutaj powiedzmy, że można się dowiedzieć różnych rzeczy tutaj z okolicy mojej. To jak sobie włączę Radio Zachód, no to przynajmniej wiem o czym oni mówią, bo mówią najczęściej właśnie o takich rzeczach związanych tutaj z tym regionem, że miejsca, o których oni mówią, no to ja znam te miejsca tutaj na pamięć, no bo one są tuż obok, nie? Więc pod tym względem jest fajne. No w Poznaniu, to mówię, w Radiu Poznań to sam pracowałem, to się dosyć nasłuchałem. I powiedzmy, że ogólnie jest fajne, ale często są tam treści, które są przeznaczone dla słuchaczy 70 lat plus, nie? Także jak nie jesteś emerytem, to możesz się nieraz zanudzić. I dlatego najczęściej to chyba sobie włączam po prostu tego RMF-a. Voxa! O, Voxa też lubiłem sobie nieraz włączyć, bo no, w Voxie przynajmniej jest też disco polo, nie? Jest wesoło przynajmniej. Ja na przykład wolę, jak jest wesoło, niż jak mi ktoś smęci, gdzie jest wesoło, gdzie leci jakaś szybsza nuta i można powiedzieć, że coś się dzieje wesołego, nie? No, czy jakieś żarty i takie rzeczy, no to ja wolę coś takiego, nie? No i tyle. Tak, to widzisz, tak się rozjechał nam temat disco polo.
Trzymaj się. Pozdrawiam. Następny komentarz napisał. O, też Kajetan Kajtku. Mam jeszcze jedno pytanie. Co ze starymi SRX-ami? A nic. Tutaj sobie stoją. Tak jak widzisz, nieraz sobie jakieś tam próby robię i tak dalej. Będą sobie tu stały. Dlaczego miałyby tu nie być? Ja je bardzo lubię. Lubię je dlatego, że mają głośniki 24-47. Czterocalowe drivery. Dla mnie to jest coś pięknego, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak na przykład masz mówić przez mikrofon. Bardzo wygodnie się mówi i bardzo dobrze się to słyszy. Także pod tym względem to one są moim zdaniem niezastąpione, tak? Aczkolwiek są też takie kolumny, też z czterocalowymi właśnie driverami innej firmy, ale to o tym może sobie kiedy indziej sobie pogadamy, bo to jest też dosyć długi temat. No, są to takie, których raczej by się nikt nie spodziewał. Nie mam takich niestety, ale kto wie, może sobie kiedyś takie kupię, ale to na razie może nie będę o tym mówił, może kiedyś będzie jeszcze okazja, żeby o tym pogadać. Ale mówię, stare SRX-y to jest dla mnie bomba. No wiadomo, w nowszych SRX-ach jest 20, czekaj, 2453 tam mam chyba, nie? W nowych, w SRX-ach 725 to tam jest chyba driver wysokotonowy 2453. Też bardzo fajnie gra, też wszystko super, ale wydaje mi się, że tego 24-47 to chyba nie przebije. No, nie wiem, szczerze mówiąc. To jest raczej długi temat i to można by o tym gadać, kurczę, w nieskończoność. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Mustang IA5947. Tak, miałem na myśli ten PRX. Byłem kiedyś na imprezie jako gość i widziałem, że miał wielkościowo identyczne kolumny, też marki JBL, tylko że aktywne, ale nie byłem w stanie podejść i zobaczyć modelu. Sugerowałem się tylko wielkością i marką, więc sorry tu za nieprawidłowości. Tak, no bo wiesz, mi chodziło o to, że stare SR nie były aktywne, stare SRX-y te z myślnikiem nie były aktywne i nawet SRX-y modele 700 z serii 700, czyli tam te wszystkie 722, 725, 738, 735. Chwila, bo ktoś mi tu dzwoni. Chodzi mi o to, że cała seria 700, że one nie były aktywne, tak? Żadne z nich nie były aktywne, aczkolwiek w serii 800, no to były aktywne też, nie? SRX-y. Ja powiedziałem w tamtym Q&A, że żadne SRX-y nie są aktywne. No powiedzmy, że trochę się źle wyraziłem. Żadne z tych serii z myślnikiem i 700-ki, że te nie były aktywne, więc jeżeli powiedzmy z tamtego czasu jakby, to musiały być PRX-y, tak? Seria 800 miała aktywne, tak? Miała aktywne, więc może tobie chodziło o serię 800, a ja jakby w ogóle tej serii 800 no nie brałem pod uwagę. A szczerze mówiąc, nie wiem jak ta najnowsza wersja, seria 900, którą teraz JBL tak reklamuje i w ogóle, nie wiem czy bym się skusił na tą 900. Ona mi się nie podoba chociażby z wyglądu, nie? Nie wiem jak to brzmi, nie miałem okazji tego jeszcze posłuchać, nie? No bo to jest dopiero od roku? Nie, chwila, ile to już będzie? No z półtora roku, nie, w kwietniu one jakoś weszły. One weszły jakoś w kwietniu. No to teraz no, z półtora roku gdzieś będzie, tak coś mi się wydaje, jak JBL je promuje i ma w sprzedaży. No, nie miałem okazji jeszcze tych 900-tek posłuchać, tylko po prostu wiem, jak one wyglądają. No, oni je zrobili w formie powiedzmy takiej linióweczki. Kurczę, no nie wiem, czy bym się na tą 900-kę skusił. Tak, jakoś kurczę, coś mi to. No nie wiem, coś mi to tak nie pasuje trochę. Zobaczymy, jaka będzie następna seria z JBL-a, ale też nie wiem, jaka jest. Ja musiałbym sobie się zorientować, jakie są w ogóle ceny tej 900-ki. Nie tutaj w Polsce, bo to tam olać to, jak już to sobie można sprowadzić samemu. No musiałbym się zorientować. Musiałbym się zorientować, jak to cenowo wygląda, ale i jakie to ma w ogóle parametry, bo. Z wyglądu to jakoś nie robi na mnie wrażenia za bardzo. No. Dobra, trzymaj się, pozdrawiam. I na tym będziemy chyba kończyć dzisiejszy Q&A. No dobra, Dekitek tutaj napisał. Łosze Big Eye są inne, na przykład K10 od Claypaki ma kalejdoskop, że każda dioda w inne miejsce może świecić, ma tarczę obrotową, a klasyczny na przykład Łosz 800X od Robe tylko oświetla punkt. Firmy
przypadkowe, bo istnieją identyczne kopie tańsze. Wiesz co, aż tak nie wnikałem, szczerze mówiąc, aż tak nie wnikałem w te efekty, jakie są w którym tam modelu, więc musiałbym to sobie obejrzeć, nie? Żeby tak to przeanalizować tutaj, to musiałbym sobie spojrzeć w te, chociażby nie wiem, czy jakieś noty katalogowe, czy jakąś tam broszurkę, chociażby reklamową, żeby w ogóle cokolwiek na ten temat powiedzieć, bo osobiście nie mam tych głów, które tutaj wymieniłeś, więc no ciężko by było coś o nich powiedzieć. No musiałbym najpierw sobie obczaić, jakie tam te parametry mają. Także trzymaj się, pozdrawiam. I to chyba tyle na dziś. Ja muszę kończyć. Zanim wam wrzucę ten filmik, to też chwila czasu zleci, także no, na dziś kończymy. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!